bym się pozwoliła nie zgodzić z tym, co kolega powiedział wcześniej, że cierpienie jest złem, ponieważ na pewno tutaj ksiądz będzie miał więcej do powiedzenia na ten temat i właśnie do księdza pytanie, jakie pozytywne aspekty cierpienia można dostrzec? Czy cierpienie jest tylko tym, czy cierpienie może być postrzegane tylko jako zło, czy niesie ze sobą jakieś dobro? Niesie bardzo wiele dobra w każdej chwili naszego życia. Pozwolę sobie przytoczyć takie wydarzenia z życia Damiana. Wspólnie żeśmy przeżyli pielgrzymkę do Rzymu Jana Pawła II i ze zdrowymi ludźmi nie byłem w stanie tyle jechać autobusem, co z nimi. Jechaliśmy 4,5 godziny bez postoju, tyle ile wymagały przepisy bezpieczeństwa. Oni kazali wyłączyć sprzęt, sami śpiewali, sami byli radośni, byli zdruzgotani tylko tym, dlaczego stajemy na postój, bo przecież możemy jechać dalej. Damian mówi, że on nie musi wysiadać, on może jechać dalej. Nigdy na audiencji z papieżem, jako człowiek zdrowy, jako kapłan nawet nie byłem przyjęty bez sprawdzania, bez odniesienia do tego, z jaką grupą jestem, czy jestem sam. Natomiast z nimi wszedłem bez żadnego problemu aż do Jana Pawła II i to była wielka radość. Tak jak nam się granice wówczas otwierały, wówczas jeszcze były granice. Paszporty były niepodpisane, nie było żadnego problemu i ten wyjazd, który przeżyłem, kierowcy, wszyscy rodzice, którzy z nami jechali, do dzisiejszego dnia wspominają i wiedzą, że to było niesamowite wydarzenie. Bez nich by się to nie udało. Ja dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za to, że mogłem to przeżyć. Dla mnie szczególnie, bo widziałem Ojca Świętego, który już niestety nie żyje. Czyli uważa ksiądz, że cierpienie uszlachetnia, tak? Czyni człowieka lepszym? W jakiejś mierze na pewno tak. Może nawet nie zwracać tutaj uwagi za bardzo można na uszlachetnianie, co na szczęśliwość, jaką daje właśnie cierpienie, przeżywane z tym, kto nam się wydaje, gdzie projektujemy, jak powiedział pan dyrektor, to cierpienie wobec drugiego człowieka. Jeśli spróbujemy z całą empatią zrozumieć tego człowieka, na ile potrafimy, na ile jesteśmy w stanie potraktować go nie jako cierpiącego, ale tak jak pani traktuje tutaj swojego kolegę czy wszystkich innych wokół, tak samo jeśli go postaramy się potraktować, damy mu nawet jakieś zadania do zrobienia. Obejrzyjmy materiał numer 4. Mówimy zwykle, że cierpienie uszlachetnia albo cierpienie niszczy człowieka. Ja bym się z tym zgodził. Na bazie mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że długotrwałe cierpienie, bardzo intensywne, niestety nie wzbogaca człowieka. To pewnie jest kontrowersyjne, ale takie jest moje doświadczenie. Jeżeli ktoś leży w łóżku po wylewie na przykład, a jest rodzina, która musi się tym człowiekiem zajmować 5 lat albo 10 lat. Ja obserwuję te 10 lat tych ludzi, którzy najpierw kochają swojego tatusia, potem zaczynają być no, zdecydowanie mniej kochający, ale opiekujący się. A potem, po 10 latach, oni mają tego wszystkiego tak naprawdę dosyć. I to cierpienie przestaje być na pewno uszlachetniające, mimo że na początku oni czuli się pewnie dowartościowani. Mogli spojrzeć sobie w lustrze i powiedzieć, jestem dobrym synem. Po 10 latach ci sami ludzie z większym cierpieniem patrzą w lustro i się wstydzą i bardzo często ja im muszę troszeczkę tłumaczyć, że to nie jest takie nieludzkie, że tego nie należy się wstydzić, że są granice cierpienia i w pewnym momencie człowiek po prostu może nie mieć siły. Profesor Kowalik, którego oglądaliśmy, mówi, że długotrwałe cierpienie nie uszlachetnia. Jak się panowie księża tutaj odniosą do tego? Bardzo wiele osób, zwłaszcza młodych, prężnych, zdobywających dzisiaj przedpole, stwierdza, w przypadku, gdy się rodzi na przykład w danej rodzinie dziecko niepełnosprawne, głębiej niepełnosprawne, po prostu oddaj do zakładu i, przepraszam za kolokwializm, zrób sobie drugie, co będziesz
się, że tak powiem, umartwiała, co będziesz, po co ci to, no przecież możesz mieć jeszcze dziecko tak zwane... Czyli masz prawo do szczęścia. Masz prawo do szczęścia, to jest potężne niebezpieczeństwo. Natomiast fakt, dziecko przychodzi na świat, samo się do tego życia nie powołało. Ono przychodzi jako owoc miłości i w tym momencie ma prawo do tego, żeby była przy nim ta matka. Tu mamy cierpienie i tu dotykamy potężnego cierpienia młodej kobiety, młodego mężczyzny, których owoc miłości jest niepełnosprawny. Jeszcze uwaga, odnosząc się do tego, co powiedział profesor Kowalik. Profesor Kowalik zrobił pewne zdjęcie, ale zrobił to zdjęcie tylko z jednej perspektywy. Ja mogę pokazać, a 37 lat pracuję z tą grupą ludzi, mogę pokazać wiele osób, które są szczęśliwe opiekując się 20 lat. Kimś, kto stale leży, kimś, kto stale ma. Mogę pokazać, zapraszam do szkoły, matki, które mają już w tej chwili dorosłe dzieciaki w klubie absolwentów i są szczęśliwe. Na pewno szczęśliwsze niż jedna z osób w tym studiu. Na pewno.